Dzisiaj jesteśmy na żniwach łowickich w Skansenie w Małżycach i obrzęd żniwny został zaprezentowany jak co roku przez zespół Boczki Chełmońskie. A z nami właśnie są Państwo Papiernik z Ostrowca, którzy dzisiaj taką bardzo liczną reprezentacją rodzinną wystąpili w tym obrzędzie. Możecie o tym opowiedzieć? No, możemy. To ile osób od Was z rodziny dzisiaj wystąpiło? No dzisiaj to jak tak patrzę, to chyba 13, trochę tak opechowo, wszystkie nie przyjechały, nie? Ale tak co rok to prawie że o jednego więcej. No, jak zaczęliśmy tam 10 lat temu od tych z babką i czworo dzieci, siedmioro tańcowało. To teraz jeszcze przybyło 10 wnuczków, także rodzina jest liczną. Czyli rodzina się rozrasta, ale też rodzina chce w tym uczestniczyć i co roku przyłącza się do obrzędu. No chce, no może dziadek już tak się bardzo nie nadaje na takie imprezy, ale miło na tych wnuczków popatrzeć, jak się tutaj uwijają. I przy tańcowaniu, i przy żniwach, a najlepiej to im pasuje jojka obierać. No właśnie, bo tutaj różne aspekty tego żniwowania są zaprezentowane, prawda? Zarówno praca w polu, jak i posiłek potem taki tradycyjny, ale też to świętowanie później, taka beztroska radość z tych dobrych plonów, prawda? No tak to kiedyś bywało, że do żniw trzeba było się przygotować. Najpierw suszyły śliwki i jabłka, żeby ugotować kompotu na żniwa. Po tym trzeba było naszykować kosy, poklepać wozy do żniw, a jak już się szło na żniwa, to zawsze było śniadanie, to było najważniejsze, bo jak się szło o godzinie tam 4 rano, żeby z rosą zacząć, żeby się dobrze kosiło, no to trzeba było już o godzinie 7 czy 8 zjeść śniadanie, bo gdzie tam jeszcze do obiadu. No to przychodziła babka z kosykiem, jojka w kosyku, chleb z serem, maślonka do popicia. No i wtedy jak chłopy pojadły, to wtedy już miały chęć do roboty. No babka może coś powie, bo przecież ona... No właśnie, ja mam... W domu to gaduła taką, a tutaj jakoś ją zaczyna. Ja mam do Pani pytanie, jak uważacie, czy dzisiaj tutaj obejrzeć te żniwa, przyjeżdżają takie osoby, które no powiedzmy są mieszczuchami i nigdy tego nie widziały, czy też przyjeżdżają tu ludzie z sentymentu, żeby przypomnieć sobie, jak te dawne żniwa łowickie wyglądały? No myślę, że są różni i ze wsi są po prostu i są, którzy chcą sobie przypomnieć z miasta. My zapraszamy dużo swoich znajomych, dzisiaj to są ze Skierniewic, z Głowna znajomi, nasi, którzy przyjechali po prostu nas zobaczyć i nasze dzieci, i naszych wnuków, jak tu występują. Publiczność Wam znakomicie dopisała, prawda? Także było tutaj wśród kogo propagować te zwyczaje. Nawet na takie chłopskie tańcowanie i taką kaszę to doktory z instytutu dzisiaj przyjechały. No proszę. Także publiczność nie byle jaka, prawda? I zakończyliśmy właśnie tutaj zabawą w zagrodzie. Obrzęd się udał, prawda? Tak, pogoda dopisała. I zapraszamy za rok. Tero do stołu, kaszy trzeba ze sporkami pojeść. Może jakiego kilika postawią, bo przecież gorzałkę to jest tam dziadek zawsze robili z buroków albo z czego. Ona tam jako była, tak była, ale kręciła w głowie dobrze. Humory też jak widzimy dopisują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.